zdjęciem czeków symbolicznych i przekazaniem środków finansowych przez Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i Fundusz Mieszkalnictwa, Rządowy Fundusz Mieszkalnictwa na budynek, który za państwem się buduje i na następne dwa budynki, które planowane są do wybudowania na Żarkowie. To są najważniejsze chwile w życiu. Budowa została zakończona i oddajemy do użytkowania 32 mieszkania na wynajem w 17 budynku wybudowanym tutaj w Głogowie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. To są mieszkania dla 32 polskich rodzin, które mając zapewnione godne warunki życia, teraz mogą myśleć o przyszłości, o dalszym rozwoju, o narodzinach kolejnych dzieci. To jest też kierunek działania, na który przedstawiamy politykę mieszkaniową państwa. Bo w Polsce potrzebujemy mieszkań dostępnych dla osób i rodzin o średnich dochodach. Dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na rynku deweloperskim, ale stać ich na płacenie rozsądnego czynszu za mieszkania o dobrym standardzie. Co więcej, potrzebujemy, żeby nowe mieszkania powstawały nie tylko w tych wielkich metropoliach, takich jak Wrocław, z którego tutaj przyjechałem, jak Warszawa, Kraków czy Poznań, ale także w mniejszych miastach, w mniejszych ośrodkach, w miastach takich jak Łódź. To jest, szanowni państwo, niewątpliwie wyzwanie i dla rządu, i dla samorządu, bo jak zawsze powtarzam i jak pokazują te twarde fakty, na tym polu współpraca rządu i samorządu jest absolutną koniecznością. I ta współpraca daje też najlepszy efekt. Aby skutecznie zaspokoić potrzeby mieszkaniowe polskich rodzin o umiarkowanych dochodach, musimy również stawiać na Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Dlatego też na realizację budynku nr 17 z mieszkaniami dla wspomnianych 32 rodzin nowo utworzony Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przekazał kwotę 847 tysięcy. Ale Głogów nie spoczywa na laurach. Gratulowałem tego przed chwilą panu prezydentowi, który mówił o dalszych planach. No i my też idziemy w takim razie za ciosem. My też nie możemy zostawić was bez koniecznego wsparcia. A zatem nie tylko gratuluję państwu kolejnych planów inwestycyjnych, jakże już konkretnych i zaawansowanych, widzimy to tutaj przed nami, ale też bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj oficjalnie, możemy wraz z panią minister Anną Kornecką oficjalnie przekazać na ręce włodarzy Głogowa symboliczny czek z udzielonym gminie kolejnym wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Tym razem chodzi o 830 tysięcy złotych. Dodatkowo inwestycja ta sfinansowana będzie bezzwrotnym grantem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 milionów 117 tysięcy. Szanowni państwo, to oznacza, że kolejne 32 mieszkania powstaną tutaj przy ulicy Sowińskiej. Ale w planach są następne inwestycje, na które również mogę przekazać symboliczny czek w wysokości 1 250 tysięcy. Ta inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicach Polwacznej, Ksiądza Kijewskiego i generała Robeckiego w roku na osiedlu Żarków w Głogowie. To są dwa następne budynki z 24 mieszkaniami. Jak państwo widzą po tych wyliczeniach, efekty działań podejmowanych w ostatnim czasie przez rząd i moje ministerstwo są widoczne i konkretne. Chodzi m.in. o wyższe wsparcie, aż do 80% kosztów inwestycji,
z funduszu dopłat na tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy i remonty zdegradowanego zasobu gminnego. Podnieśliśmy też, nie my, bo te wszystkie działania są dziełem przede wszystkim pani minister Anny Kowleckiej, która odpowiada w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii za dział budownictwo i za te nowe, tak dobrze przyjmowane programy mieszkaniowe. Więc podnieśliśmy też wsparcie aż do 35% inwestycji na udział gmin w inwestycjach m.in. TBS-ów oraz społecznych inicjatyw mieszkaniowych, a także na wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Fundusz ten dysponuje w sumie kwotą 1,5 miliarda złotych dla samorządów na inwestycje społeczne, budownictwo czynszowe. Zreformowaliśmy również rozwiązania organizacyjne sprzyjające powstawaniu społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Poszerzyliśmy zakres działania Krajowego Zasobu Nieruchomości o tworzenie nowych oraz przystępowanie do już istniejących społecznych inicjatyw mieszkaniowych, którym KZN może także przekazywać tereny pod inwestycje mieszkaniowe. Muszę Państwu powiedzieć, że odzew ze strony samorządów jest potężny. Te kolejne SIN-y powstają w Polsce jak grzyby po deszczu. Bardzo nas panią minister Kowlecką cieszy, że zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się z tak dużym zainteresowaniem. Szanowni Państwo, tutaj w Głogowie raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu, władzom miasta, władzom Towarzystwa Budownictwa Społecznego za zaangażowanie. Dziękuję za odwagę i konsekwentne działanie na rzecz dobra wspólnego. A przede wszystkim rodzinom, które wprowadzają się już do tych mieszkań, życzę wiele radości i szczęścia. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w miejscu na terenie pokoszarowym. Jeszcze kilka lat temu praktycznie nic tutaj nie było. Zrujnowane budynki, niezagospodarowane place. Dziś po kilku latach mamy już bardzo zaawansowaną budowę nowego osiedla. Trzeci budynek z czterech oddany, czwarty bardzo zaawansowany. Dużo na temat naszych TBS-ów i planów inwestycyjnych powiedział pan premier, pani minister. Ja tylko chciałbym dodać do tego wszystkiego, że oczywiście będziemy korzystać z tych nowych form wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Dla nas, dla samorządów, to jest ogromne wsparcie. Możliwość otrzymania do 80% dofinansowania na budownictwo mieszkaniowe to ogromny zastrzyk i możliwość realizacji naszych bardzo bogatych planów. Bo oprócz wymienionych już TBS-ów tu powstających, oprócz rozpoczynających się lada moment TBS-ów na osiedlu Żarków, realizować będziemy budownictwo w ramach SIM-ów i naszym SIM-em jest właśnie głogowski TBS. Tu na początku tego osiedla mamy takie dwa koszarowce jeszcze zrujnowane. Jeden jest nasz, drugi Agencja Mienia Wojskowego sprzedała deweloperowi, który właśnie rozpoczął tam pracę, ale ten nasz już niebawem, mam nadzieję, bo otrzymamy dofinansowanie na ten budynek. Gdy otrzymamy dofinansowanie na ten budynek, przystąpimy do jego realizacji. Tam powstaną kolejne 64 mieszkania, ale mamy duży projekt, Nowy Piastów i tam również kilkaset mieszkań. Chcemy, aby łącznie z TBS-ami i z tym naszym budownictwem czynszowym, miejskim, w ciągu najbliższych 5 lat w Głogowie powstało około 550 nowych mieszkań. To jest bardzo ambitny plan, on jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem utrzymania tak dużego dofinansowania, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, dofinansowania, które jest udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziękujemy za te przekazane do tej pory środki. Liczymy na kolejne, bo mamy bardzo wybudowane apetyty i chcemy budować mieszkania i rozwijać nasze miasto. Jeszcze raz dziękuję za przybycie, za uświetnienie tej uroczystości przekazania budynku, 17 budynku TBS-u w Głogowie dla mieszkańców. Wszystkiego dobrego. Złotych funduszu dopłat na tą inwestycję to jest dofinansowanie, które jest właśnie absolutnie bezzwrotne i ma rozwijać 18, czyli kolejny budynek tutaj w Głogowie powstający, na który patrzymy, czyli budynek, który w zasadzie do roku czasu, tak, klucze do niego też zostaną przekazane. Dziękujemy za zaproszenie. Zgodnie z tym, co się rzekło.
to są symboliczne czeki na opłatę nominalną, to trzeba by było wam pozwolić mieszkalnictwa. Nie też to będzie 2 miliony. Tak, wyłącznie też.